15 i więcej lat temu, zanim staliśmy się członkami Unii Europejskiej. Nasza obecność w Unii Europejskiej niewątpliwie poza tymi korzyściami materialnymi przyniosła wiele innych też korzyści, przede wszystkim bezpieczeństwo. Jesteśmy członkami Unii Europejskiej, możemy korzystać z pomocy innych krajów, ale ta stabilizacja w zakresie choćby bezpieczeństwa w całej Europie jest też związana oczywiście z naszą obecnością w Unii Europejskiej. Pamiętamy, co się działo nie tak dawno jeszcze w krajach bałkańskich. I o tę wolność, o tę demokrację, o te zasady trzeba stale zabiegać. To jest oczywiste, że musimy przekonywać tych, którzy mają jeszcze wątpliwości. Powinniśmy ze sobą dyskutować. Jesteśmy jedną wielką wspólnotą narodową, która jest częścią wielkiej wspólnoty rodzin europejskich. I o te wartości trzeba absolutnie zabiegać każdego dnia. Uśmiechnijmy się bardzo szeroko, bo jest okazja. Dni Otwarte jest to wydarzenie organizowane od kilku lat, w ramach których promowane są projekty, które uzyskały dofinansowanie unijne w województwie pomorskim na przestrzeni dwóch ostatnich perspektyw. Oprócz tego, że można zapoznać się z tym, co otrzymało dofinansowanie, przede wszystkim można zasięgnąć informacji o tym, jakie są jeszcze fundusze europejskie, zapoznać się z preferowanymi możliwościami finansowania. Chodź Zofia, zrobimy VR kompanię teraz. Uda się? I się uda. Yeah.